Kolejny zapowiadany gość dosłownie przed chwilą opuścił nasze mobilne studio kulturalnego rozkładu jazdy, Arkadiusz Jakubik, śpiesząc się na swoją część, za którą odpowiada w jakimś sensie na festiwalu w Brześciu Kujawskim, a teraz gość równie specjalny, Tymon Tymański. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Mieliśmy jeszcze okazję przed samym dzisiejszym spotkaniem porozmawiać krótko przez telefon, bo to część, tak, rozmawiamy, będę po. Tylko po. Okej, wszystko się zgadza. Po, dlatego że dzisiaj miałem już zajęcia w szkole i musiałem ściemniać, że o 13 wychodzę na spotkanie autorskie, na co mój kolega, młodszy kolega, profesor, dokumentalista, powiedział: no dobra, ale jutro już będzie od rana. Tak, będę, obiecam, że już nie będę opuszczał zajęć, bo szkoła jest dość poważna i wiesz, dzienna, od poniedziałku do niedzieli, do 19, więc trochę mam przechlapane przez lata. Natomiast po prostu, no, jestem tutaj i cieszę się bardzo, że spotkałem wielu starych znajomych z Włocławka, ze Spisza. Tak jest. No i oczywiście Jasiek Ostrause i Arka Jakubika, z którym mam dużo do omówienia dzisiaj przy piwie bezalkoholowym oczywiście. Tak jest. Jest jesień, ale w żaden sposób nie dopadła nas jesienna deprecha, cytując słynny zespół Kury. Klasyka, tak. Klasyk absolutny, który... Ja myślę, że do dziś, jakbyśmy tam rzucili gdzieś wędkę właśnie pod tytułem jesiennej deprechy, to znaleźliby się niejedni fani, którzy do dzisiaj pamiętają, cenią i zawsze skojarzą to z Tymonem Tymańskim gdzieś w trzech pierwszych rzeczach, które się kojarzą z tobą. Otóż to dobra płyta jest i myślę, że mieliśmy szczęście to, że udało się w tym czasie jakoś z taką grupą silną wyrazić jakieś takie pewne, że tak się wyrażę, emocje związane po prostu z polską kulturą radiową i też w ogóle muzyczną jakąś taką no, no ogólną po prostu, bo płyta Kur powstawała z kurwu, no mówiąc po prostu wprost, ze złości sporej na to, co po prostu było w tych mediach serwowane. Oczywiście to były rzeczy często przyjazne nam, no bo lubiliśmy Izrael, lubiliśmy Muńka, lubiliśmy Kazika, ale ja się w ogóle wychowałem na trochę takiej bardziej buntowniczej muzyce. No jednak jestem fanem tego punka i nowej fali pierwszej, czyli na Braku i Kosmowskim, na Janelce oczywiście, na Mitwogu, też na Republice, która może nie była taka totalnie punkowa, nowofalowa, ale to też była jakaś teza silna, to wynikała z Mynarskiego, z Kaszmarskiego, jakby odpowiedzi na to. Potem z Dzióbka, z Depresu, tak, Duszy, czyli po prostu, czyli z kapeli Śmierć Kliniczna, Dezertera też. No i dla mnie większość tych ludzi, Lipińskiego, Tomka i Tildu, czyli dla mnie większość tych ludzi, którzy znali się u władzy medialnej i muzycznej w 90-sach, to byli ludzie, którzy trochę dla mnie no po prostu jakby byli mało znaczący. No, nie byli bohaterowie moi. Oczywiście, wiesz, ja już mówię, lubię Wagla, lubiłem Kazika, lubiłem Muńka, lubiłem Grabarza, ale nie tak do przesady, bo ja się tak nie wychowałem. Dla mnie to po prostu byli koledzy, którzy trochę stali się beneficjentami tego czasu właśnie, wiesz, no, agroroka, tak? Tak bym brzydko powiedział, nie? Więc fajnie, ale moi bohaterzy wtedy po prostu gdzieś tam osłabli, powariowali, poszaleli, wiesz, poznikali po świecie. Stąd no po prostu gdzieś tam te Kury, przy okazji też żart z jazzu, wiesz, tak, no, który się rozsiadł nam po prostu, wiesz, no i ta cała starczyzna jazzowa, która po prostu właściwie, wiesz, no, robiła falę nam, wiesz, nie? Mieliśmy kapelę Miłość, więc jakby to była taka muzyka złośliwa, no taka, wiesz, no i tam, wiesz, tam odbychnęła nam się żartami z Iry też, wiesz, nie? No to, że nie były takie rzeczy patukularne, typu, że wiesz, że się śmieli, wiesz, no, z konkretnej postaci. Natomiast po prostu gdzieś tam i Powirus, i Polskie Gówno, to są żarty grube. Tak jest. I z popu polskiego jest nieudaczny dalej do dzisiaj. No, nie jestem w stanie słuchać Sana. No, niestety, kurczę, z całym szacunkiem, fajna dziewczyna, ale to jest strasznie dla mnie po prostu przaśne, strasznie padołowe, polskie. No, nie jest moja muza w ogóle. Nie? Ja wychowałem się nawet na Beatle, na Clashach, na Bowie, nie? Więc jakby nie jestem w stanie słuchać muzyki, która po prostu jest tworzona w miejscu, które nazwał Żary, wiesz, takim świętym nigdzie, czyli wiesz, wstęp do Króla Ubu brzmi w ten sposób, że dzieje się w Polsce, czy nigdzie. I to jest takie trochę miejsce to kulturowe, wiesz, to nasze miejsce, wiesz, czyli po prostu niby masz jakieś tam wpływy dalekie, czegoś tam, wiesz, i wiesz, i punka, i nowej fali, i reggae, ale po 50 latach. Jest stand-up polski, super fajny, ale kurczę, stand-uperzy otworzyli drzwi w Ameryce w latach 50-tych, 60-tych. No to prawda. Lenny Bruce, kurczę, wiesz, Richard Pryor i ci goście, którzy po prostu umierali za, wiesz, za stand-up. Jeden skończył w więzieniu, Lenny Bruce, kurczę, wiesz, granie się zaćpał, wiesz, i tak dalej. Walcząc z posłami sądowymi, Richard Pryor się po prostu podpalił, a
A dzisiaj po prostu standard polski ma się świetnie, ale to jest standard taki, wiesz, no właśnie ładny, grzeczny. Oczywiście on może być wulgarny, ale ci ludzie nie walczą z systemem, bo oni są beneficjentami systemu. Oczywiście, wiesz, można powiedzieć, że ja też jestem, natomiast ja lubię taką sztukę zbuntowaną. Lubię taki sztukę... buntownik w tobie jest cały czas. Tak mi się wydaje, lubię sztukę, która nie idzie na kompromis, wiesz. Mhm. Oczywiście, wiesz, możemy dbać o dzieci na widowni, możemy dbać o to, wiesz, żeby nie obrażać ludzi, wiesz, którzy są upośledzeni, wiesz, wiadomo, się nie przejdą żarty, wiesz, Monty Pythona, bo wiesz, bo jak powiesz młodym ludziom, słuchaj, tutaj żartujemy z gejów, katolików, kaleków, kobiet, wiesz, islamistów, wszyscy będą men, stary, czekaj, tak się już nie żartuje, się żartuje się z neofaru, bo są po prostu, wiesz, dużo bardziej zabawne. No neofary nie, no nie są zabawne, no niestety te pierwsze rzeczy są bardziej zabawne, ale to jest ten problem kulturowy, nie? Ja uważam, że po prostu, że wiesz, no, jeżeli mówimy o żartach, to żartujemy z siebie na początku, a potem ze wszystkich. Porówno. Nie masz wrażenia, że przynajmniej od tych 7 lat spokojnie mógłbyś stworzyć scenariusz polskiego Gówna 2? Ja pomysł na ten scenariusz mam już i mało tego, film powstaje. Znaczy powstaje na razie w postaci scenariusza, który się nazywa Złote lata Agroroka. To jest tak zwany tytuł roboczy i ja też widzę Arka Kubika jako główną postać. Już jesteśmy po słowie wstępnie, natomiast po prostu Ark jest rozchwytywany, jest mega znanym aktorem współczesnym, więc po prostu ja muszę go wyczekać i go płacić dobrze, co zrobię oczywiście, natomiast i też muszę się naumieć zawodu. Ale pomysł jest taki, to jest kontynuacja polskiego gówna, gdzie bohaterem będzie jego kapela Bisex. I ja mam tego wizję absolutnie i tam może się środkowo pojawić też moja kapela, ale jakby to jest historia o Arku, a właściwie o jego postaci, czyli Dudku Meissnerze, tak, takiej mieszance Muńka może i Grabarza może i Mańciuka może i może Kazika. Znaczy też nie chcę tam tych moich kolegów sympatycznych super obrażać, bo są świetni koledzy i fajni, wiesz, no, artyści rewiowi, lepsi, gorsi, natomiast po prostu gdzieś tam, wiesz, no, kompromis jest rzeczą konieczną, ale za duży kompromis jest rzeczą lekko, że się wyrażę, bolesno żenującą, więc jakby można go obśmiać, tak? Ja mówię tutaj, wiesz, o tym, że wiesz, no kochamy Majczuka, wiesz, ja Maćka bardzo szanuję i lubię, rozumiem, czemu poszedł turbo folk. Natomiast wolałem go po prostu, wiesz, kiedy był bardziej ambitny muzycznie, tak? Ale akurat Maleńczuk to jest gościu, który zawsze jest w stanie się odszczeknąć, tak? No tak, ale też nie chodzi tylko o to, że o lifestyle. W latach 90. był taki lifestyle, że po prostu, że wielu artystów, którzy zostali przy korycie, nie tylko właśnie kombi, nie tylko właśnie te zespoły takie, wiesz, takie gówniane z lat 90., tak. Z lat 80., ale te zespoły też takie właśnie postpunkowe, no, zamieniły się w kapelę rewiową, telewizyjną, takie, wiesz, takie jakieś takie tandetno-plenerowe i to było bolesne i wiesz, i nagle, wiesz, w radiu królowa Stokrotka, Tilowu i ty wiesz, okej, okay, o czym to jest? O czym to jest? O czym to jest? Jesteś w stanie powiedzieć, nie, o czym to jest? Nie, facet, który czyta Gombrowicza, który po prostu wywołał się na punku, śpiewa Stokrotka, wiesz, no, nie chcę tutaj się po prostu nagrywać z Muńka, że jest fajną postacią, ale po prostu, no wiele rzeczy dla mnie z tego okresu było poniżej Bena. No i to mnie gdzieś tam po prostu na tyle rozbawiło i uruchomiło, że chcę zrobić historię o tym właśnie, jak artyści, którzy przeszli z punka właśnie do popu, stali się karykaturami siebie samych, tak? To jest trochę o tym, ale wiesz, no, wiesz, możliwe też po prostu, że wiesz, no tam gdzieś tam siebie umieszczę, bo nie oszczędzam siebie nigdy po prostu, wiesz. Natomiast po prostu ja nie byłem aż takim beneficjentem splendoru. I tyle, że Jakubik będzie, film powstaje, myślę, że będzie to film mocno komediowo, że tak się wyrażę, taki bratowski. Mam też takie po prostu sceny, które nie wiem jak rozegrać, po prostu, bo jest takie to lekkie porno też niestety, nie wiem jak to rozegrać zupełnie, bo znam historię po prostu, no, od królów konia, z kiby, takie, które po prostu, no, się boję opowiedzieć w kinie polskim, bo nie wiem co to będzie, wiesz, no, nie na co na to, wiesz, obyczajność Polska, no i tyle. Zresztą Krzysztof Skiba był gościem też i w Wahadle, i w Kulturalnym Rozkładzie Jazdy, więc serdecznie Krzysztof, cię pozdrawiamy. Myślę, że nasze drogi jeszcze nie raz w Polsce i się przetną i będziemy mogli okazję sobie powspominać. No właśnie, to może zróbmy jakiś, wymyślmy jakiś konkurs na cenzora, nie wiem, słoik, jakiś wielki arbus, żeby miał przysłonić to i ówdzie. Dokładnie, i to zależy po prostu, jakie to ma przyrodzenie, bo tak. Czasami się nie da, czasami można, nic nie przykryje. Czasami można po prostu tylko użyć, no nie wiem, po prostu kawałka cynamonu na przykład, laski cynamonowej, jeżeli po prostu jest to mikropenis. Ale to takie żarty, ale no cóż, no, to komedie chyba są mi bliskie w ogóle, wiesz, ja mam parę takich pomysłów bardziej dramatycznych, które może mi nie przystoją, typu właśnie
filmy. No, mam 5-6 pomysłów na scenariusze, ale chyba te takie filmy głupkowate, takie serwisarskie są mi bliższe, bo wydaje mi się po prostu, że wolę świat poszerzać poprzez właśnie, wiesz, klucz absurdalny, taki właśnie serwisarski, jajcarski. No, jest to po prostu, wiesz, też jeśli chodzi o odpoczynku od tego, co serwują media. No, wiesz, ja nie lubię, wiesz, w ogóle ani muzyki, ani nie lubię za bardzo, wiesz, no, literatury o zabójstwie, morderstwie, wiesz, rozumiem, że to... Pana? No, wszystkim tego dużo bardzo jest po prostu, wiesz, no, w prasie, wiesz, i tak dalej. To tym żyją wszyscy, więc raczej wolę się to odbijać, wolę komedię, wolę rzeczy, nie, może nie lekkie, bo mogą być ciężkie, nie? Ale Borat jest mi bliższy niż na przykład, wiesz, kolejny film o Mansonie. Chociaż na przykład rozumiem to, że Tarantino jest dla mnie moralistą. Ja ostatnio obejrzałem sobie film właśnie o, wiesz, o grupie Masona i Polańskim, czyli o Hollywood, tak? Tak. I wpadło mi po prostu powiedzieć w tym filmie Tarantino, że to jest po prostu moralista, który po prostu sobie jako młody chłopak ubdał, że skoro mieliśmy 100 filmów albo 1000 o Hitlerze i o Masonie, to po kiego grzyba robisz kolejny film o Hitlerze, który wygrał wojnę, kiedy można zrobić film o tym, że wygrał wojnę. Tak jest. Albo zrobić film po prostu, że banda aktorów zabija Mansona, czy kupuje to jako marzenie dzieciaka o tym, że to mogło być inaczej. To jest absolutnie śmieszne, takie, wiesz, marzycielskie, takie, wiesz, takie sztubacko uwalniające. Teraz po prostu ja nie chcę robić filmy o krwi, o, wiesz, o morderstwach, raczej lubię filmy po prostu o życiu, afirmacji, o, wiesz, o browarach, wiesz, o zabawie, o seksie, tak to widzę, natomiast będą to filmy szalone. Na pewno miałeś okazję spróbować tutaj w Brześciu naszych trunków? Oczywiście, oczywiście. Piłem świetne pszeniczne. Na razie tylko po prostu jedno, bo niestety piwo mi knowa język szybko, a jestem zmęczony. Ale piwo świetne przecież, znakomite. Jeszcze zajrzę do pokawa, jeszcze do pokawa. Możemy powiedzieć, że jesteśmy o takiej porze, że jeszcze jest lokal otwarty, więc jest jak najbardziej tak. Świetne piwo, zrobię to jeszcze, umoczę całą twarz pokawy. Możesz mi jeszcze tylko, nie tylko, ale odpowiedzieć na pytanie, bo przyszło mi to do głowy, jak czekałem na rozmowę z tobą. Powstaje twój film biograficzny, kogo widzisz w swojej roli Tymona Tomańskiego? Jejku. Ja, wiesz, w ogóle jest ktoś taki? Ja myślę, że wiesz co, szczerze mówiąc, nie jestem skromną postacią, ale po prostu uważam, że film zrobimy o sobie. Polskie Gówno jest gdzieś tam przegiętą historią moją, która została w dużej mierze ubogacona przez historię Roberta Blewskiego, świetnej pamięci. I to ten film właśnie mnie wyraził. Znaczy ja nie do końca byłem pierwowzorem tej postaci Jerzego Bydgoszcza, ale tam dużo siebie użyłem, z dużym dystansem do swojej historii. Nie aż tak źle jak bohater Jerzy Bydgoszcz, który tam jest z Pożereńskiego, wiesz, i nic mu się nie udaje. Coś mi się udało w życiu, ale też tyle zaliczyłem dołków, tyle po prostu upadków, tyle nawąchałem się po prostu, wiesz, kurzu w klubach drugoligowych i po prostu backstage'u, że mogłem zrobić ten film z dużym dystansem i śmiechem, wiesz, i łezką wokół. Natomiast gdyby nie parę osób, gdyby nie na przykład chociażby wspaniały, nieużywany Robert Blewski, który po prostu w tym filmie się udzielił, i nawet ukradł mi show na koniec, po prostu, bo była taka sytuacja, że ja chciałem, żeby ten bohater coś takiego powiedział ważnego, ale nie miałem nic do powiedzenia, po prostu, bo mnie to przerosło, a Robert w tym momencie po prostu stał się tym bohaterem i przerósł jakby swoją rolą nas wszystkich i to było zajebiste. No, po prostu, także ja mam poczucie, po prostu, że w ogóle film to jest taki rodzaj sztuki, gdzie po prostu gdzie puszczasz balon, na początku ty jesteś odpowiedzialny za wszystko, za dmuchanie i za konstrukcję. A że się on cię opuszcza i nagle leci ten balon, wszyscy dmuchają. Ktoś kradnie show właśnie i ty myślisz, leć balonie, nasz wspólny balonie, leć, wiesz, ku horyzontowi. O, oczywiście i Grzegorz Jankowski, reżyser i Jada Glińska, montażystka i zespół tranzystor, którzy grali za darmo, pracowali za darmo, że za alkohol, wiesz. Tomek Madejski, nasz cudowny operator, Grzesiu Halama, który też oddał kawał życia filmowi. Jednemu zapłaciłem za dobrze, za dużo, no ale Grzesiek jest po prostu na ten punkt się mocno wyczulony, więc jakby oskłamał mnie do cna, ale lubimy się dalej. Ale rola jego jest też jego wymysłem, jego krwią, jego blizną, jego doświadczeniem. Więc jakby tutaj wszyscy tworzyli na całego swoje pomysły, swoje kreacje, więc mam poczucie wielkiej przygody. Przy tym filmie też zdobyłem jakiś know-how i postanowiłem wrócić do filmu, ale nie już jako amator, bo tam to było traumatyczne doznanie. Ja po prostu już wiem, że jak zrobię film, to nie za swoją kasę. Dobrze. Za swoją kasę. Bardzo dobrze. Chyba, że nagle zgłosi się po wywiadzie lista, którzy nie dostali. Lista Schindlera się zgłosi. Tak, lista Schindlera. Lista bogatych ludzi, że powiedzą, że wiesz, no, na to nie liczmy, wiesz. Chciałem cię jeszcze zapytać, bo tak, jesteś znany z
muzyki, z tekstów, no trochę też z filmu w ogóle, taki showman jednoosobowy. Natomiast zupełnie co innego przywiało cię do Brześcia Kujawskiego. To jest coś, z czym nie zawsze bym miał wybierać, bo od razu byśmy się skojarzył. Wiesz, ja zawsze pisałem książki, natomiast te książki nie były może super jakoś takie, wiesz, takie odważne, bo zacząłem od książki Chłopi 3, napisanej po społu ze Zbyszkiem Sanowiem, szefem nie pisanym szefem naszej grupy hewenerskiej Totart. I to był taki rodzaj wygłupu, coś między właśnie Monty Pythonem, między Raymondem a Joyce'em. Bardzo głupkowa ta książka w klimacie trochę, wiesz, futurystów polskich. No ale taka właśnie współczesna, taka próba właśnie literacka, mocno jajcarska, pisana nocami, wiesz, taka wiesz, gadana, wiesz, książka. O grupie chłopów, wiesz, właściwie, którzy gdzieś tam między tymi, wiesz, między Bałtykiem a jakimiś właśnie fikcyjnymi jeziorami, rzekami tworzą swoje po prostu brednie i swoje, wiesz, absurdalne życie. Jedzą jakieś dziwne, wiesz, myśmy taki mieli pomysł, że w tej książce zawierzemy wszystkie nazwy grzybów, ryb, drzew, ale po pewnym czasie stwierdziliśmy, że nie ma sensu tego powielać, stworzyliśmy własne grzyby, własne drzewa, własne jeziora. Jest to totalnie wysłana rzecz z palca i śmieszna momentami, ale dość trudna. Potem była taka książka, która się nazywała ADHD i to zaprosił mnie Rafał Księżyk do współpracy, bo napisał książkę Wywiad Rzeka, to się nazywa też Pamiętnik Mówiony bodajże, ze Stańką Tomkiem, bardzo fajna rzecz. Potem był Brylewski Robert z Babilonu, który jest w Babilonie. I potem był nasz wywiad właśnie. Potem był Świetlicki. Do dzisiaj Świetlicki mówi do mnie, nie wiem czy pan wie, ale pan jest następny na liście do raju, bo po prostu bo tam ci dwa nie żyją. Teraz pan, a potem ja. No już żyjemy na razie. Ale miałem kompleks książki, powieści, bo zawsze świeżo było mi wiesz, pióro i wiesz, świeżo było mi po prostu, no wiesz, no pamięć mnie świeżo biła przede wszystkim. Właśnie chciałem pewne rzeczy gdzieś tam zawrzeć i odłożyć, wiesz, do lamusa. Czasami jest tak, że pamięć pewnych rzeczy jest tak żywa, tak doskwierająca, że jak to zawrzesz w książce, to odpuszczasz. Mówisz, dobra, okej, okay, macie w książce, sobie poczytajcie, już mi się nie chce tak opowiadać tej historii. Tak było z Totartem dokładnie. Także to było w pandemii, siadłem do, wiesz, do troszeczkę, wiesz, no oszukany przez system, wiesz, nasz system. Po prostu no, nagle skończyła się po prostu nasza scena muzyczna, nagle zrobiło się kiepsko. Byłem wściekły. Wiesz, wiele osób siadło i zaczęło pisać. Ja wylałem książkę właściwie parę miesięcy, napisałem 600 stron w jakiejś takiej, wiesz, no, w ataku, wiesz, hipomanii. Potem wysłałem to do paru wydawnictw. Potem się okazało, że było fajne wydawnictwo gdańskie, części prosto to wydało dość szybko, mi zależało na czasie. Książka nie jest do końca poważna. W 3/4 jest wspominkowa, zbawidowska, ale też zawiera pewne pasusy, które są absurdalno-transesyjne. Pojawia się nawet postać pewna fikcyjna, której nie było, którą troszeczkę zawarłem Maleńczuka, tak by the way, tak trochę spoileruję. Więc nie można powiedzieć, że to jest po prostu książka tam wspomni. To nie jest do końca tak. Natomiast po prostu ulżyło mnie po sklawusie. Zamierzam dalej pisać, mam pomysł na tom opowiadań o szalonych muzykach, o Sydney Barrecie, o Monku, o Jacku Budyniu i tak dalej. Piszę to, ale jeszcze trochę czasu zanim to ujrzy światło dzienne. Też napisać historię miłości, zespołu Miłość, bo historia jest strasznie kolorowa i też nie wiem, czy ona będzie taka do końca zbawidowska, bo tam jest tyle historii ciekawych między nami, a jazzmenami i tak dalej, obyczajowych, że nie wiem właśnie jak to opisać, żeby się nie obrazili. Będę musiał używać jakichś tam pewnie przeinaczeń, zobaczymy jeszcze. Ale też boję się po prostu, że ta historia ucieknie mi w pewności. Ona jest bardzo ciekawa i opisuje całe te kolorowe lata 90. Nie? I wiele ciekawych osobowości poznałem. Więc jakby pomysły są, natomiast wiesz, czasami brakuje czasu. No, jak to w życiu, to jest rzecz normalna, ale czekamy. Ja czekam na taki krem dla krem, gdzie zbierzesz wszystko po prostu od, przepraszam za wyrażenie, puszczenia pawia po... Wciągnięcie. No tak, wiesz, włożę sobie dynamit w tyłek i po prostu wybuchnę. Tak, dokładnie. Zrób to. Drogi Tymonie, zrób to i przysięgam, że wtedy zadzwonię do ciebie jeszcze raz i powiem ci, zrobiłeś to i od razu zbiorę też opinie innych. Wiesz, ja mam taki gen, wiesz, radości zabójczy, nie? Że po prostu, że jednak mnie ktoś się zapyta, na przykład, czy chcesz zrobić film, który rozpieprzy system, rozpieprzy Polskę, zrekonstruuje Polskę i rozpuści Polaków, czy wolisz zrobić 5 milionów dolarów, na przykład, zrobić film do dupy, to ja powiem to pierwsze, proszę, nie? Dlaczego? Dlatego po prostu, że wiesz, no kasa jest fajna, ale po prostu się zawsze po prostu ją przeje. Czy masz 5 tysięcy złotych, czy 5 złotych, czy wiesz, czy 5 milionów, nie?
Natomiast jak zrobisz film, który, po prostu, który się wspomina, jak rejs albo jak wesele, to jednak po prostu gdzieś tam zostajesz na lata całe. Ludzie po prostu mają od siebie sporo estymy, że po prostu, że nie dość, że wygiąłeś Matrix, tak, to jeszcze im zdemonstrowałeś umysły, nie? Więc ja wierzę w kulturę i w sztukę. Oczywiście ona jest trochę przemijająca, ale chyba wierzę bardziej w kulturę i sztukę niż pieniądze. Znaczy wiesz, no dobrze mieć to i to. Ale reasumując, nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Można ode mnie oczekiwać nieoczekiwanego i po to poszedł na studia reżyserskie, żeby się nauczyć fachu. Zamierzam zepsuć wam wasze dni. W takim razie czekamy na popsucie nam naszych dni. Jeszcze na sam koniec takie pytanie otwarte, bo przyszło mi to do głowy, bo ostatnio dosyć głośno jest o pewnym filmie, o pewnym księdzu. Widziałeś już film Domy? Jeszcze nie. Ale masz zamiar obejrzeć. A powinienem? Nie wiem, bo ja dopiero będę szedł w weekend. Wiesz, to nie chcę ci też jakby specjalnie pompować balonika, bo gdybym obejrzał, to bym ci powiedział, że... Wiesz co, wiesz, księży jest tak dużo w naszym życiu, że jestem trochę po prostu uczulony na tych księży. Wiesz, no nie mówię, że po prostu, że to nie jest dobry film, albo że nie ma księży fajnych, którzy walczą, wiesz, o to, żeby po prostu, żeby ten Babilon watykański też był miejscem, wiesz, takim, no... ludzkim, i żeby po prostu się przeobrazić w jakąś taką, wiesz, no, siłę, która będzie bardziej inspirująca. Teraz po prostu niestety ostatnie lata miałem takiego po prostu wielbiciela, który się nazywał ksiądz Mateusz z Dyni, który mi wysyłał po prostu swoje organy, wiesz, nie? Nie mylić z tym Sandomierza. O, widzisz, no, także po prostu ten ksiądz był liberałem, bardzo miły i zapytał się, czy można mnie wpaść na imprezę. Ja powiedziałem, że spoko, czy będzie męska impreza, więc męska, ale tak mnie to zadziwiło, to a luz. No i zapytał się, jak ma się ubrać, czy garnitur, czy może po prostu koloratkę, czy może w ten sposób. No i nagle okazało się po prostu, że ma strój Sadomaso. No ja myślę, że może być Sadomaso, nie ma problemu. Po czym pokazał mi zdjęcie po prostu, wiesz, w negliżu. Mhm. I to był luz totalny, ale było to zdjęcie, gdzie po prostu ksiądz był obnażony, miał, że się wyrażę, ornat w zwodzie, a na organie był proszek, który ściągał gdzieś inny kolega. I to było trochę za dużo dla mnie, bo uznałem, że po prostu, że się świetnie ten klar bawi. Wszyscy powiedzieli, weź to na Facebooku, opublikuj. Ja mówię, nie, po prostu to jest facet sympatyczny, może po prostu odleciał. Tak. Może nikogo nie krzywdzi, może ma kolegę księdza, z tym ściągają sobie z pindola, wiesz, nie, koks. Natomiast po prostu jakoś to pokazałem wszędzie ludziom i miałem tutaj stand-upy i ludzie mówili, stary, nie wierzę ci to, nie wierzę w to, to jest niemożliwe. Ja mówię, proszę bardzo. No i wiesz, no to trochę zmienia optykę, kiedy po prostu to widzisz, to myślisz sobie, kurde, dobrze było, że ta puchawa po prostu naprawdę, wiesz, została ostatecznie po prostu w pierdziel i troszeczkę po prostu opadła. Wiesz, ja nie jestem przeciwko, wiesz, wierze, chrześcijaństwu, Jezusowi. Szanuję, naprawdę szanuję, natomiast uważam, że ta instytucja jest przeklęta i po prostu nie ma co tu ratować, no po prostu to jest mafia i tyle. Także jeden Johnny, chociaż dobrze robi, to nie zbawi tego po prostu. Wiesz, nie czyni. Po prostu i tyle. Także okej. Fajnie, że ktoś po prostu broni, kto wierzy, broni po prostu no tego, o Boże, no. Jezus się zawsze broni, był fajny, nie? Był socjalistą, był hipisem, tak? Osoba, która wierzy w człowieczeństwo, w takie przykazanie, kochaj bliźniego swego, albo szanuj bliźniego swego się samego, zawsze po prostu ma rację, ponieważ to jest piękne credo. Natomiast po prostu, jeśli ktoś broni tego, po prostu tego, tej mafii, no to ma problem, bo to się nie da bronić. To się rozpadnie. No to nie bronimy. Nie bronimy w żaden sposób i ani nie zachęcamy do obejrzenia filmu. Po prostu pozostawiamy wam, drodzy widzowie, decyzję, czy obejrzeć film Johnny, czy nie. W roli głównej Dawid Ogrodnik, o którym wspominaliśmy też w rozmowie z Arkiem Jakubikiem. Drogi Tymonie, bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. To był kolejny kulturalny rozkład jazdy. Tymon Tymański, wiecznie płynący pod prąd? Tak, to można tak nazwać. No. Zawsze staram się robić rzeczy niepopularne i wiem, że to, co mówię, jest po prostu karygodne i wiem, że po prostu, że to, co mówię, też po prostu wywraca ludziom życie. Przepraszam bardzo, nie mówię inaczej. Tymon Tymański, gościem programu. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, szanuję i trzymajcie kciuki za moje poczynania, a ja będę trzymać kciuki od nóg za wasze. I wszystko jasne, a my widzimy się w kolejnym odcinku, bo po Tymonie wielka zmiana. Grupa Mozarta będzie gościem kulturalnego rozkładu jazdy, będzie muzycznie i dostańcie na portalu WLC.pl, patrzcie na nasze produkcje. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Okej. Okay.